Siemanko, ja jestem Wertes i witam was dzisiaj w takiej nowej minigierce halloweenowej. W skrócie mówiąc, jeżeli graliście kiedyś w grę Dead by Daylight, to jest dokładna kopia tej gry właśnie w Minecrafcie. Nazywa się Survive the Night, czyli Przetrwaj Noc. Mamy tutaj 6 osób, które próbują przetrwać i mamy jednego mordercę, który będzie chciał ich zabić. Dokładnie tak, także tutaj w minigierce szukamy paliwa, szukamy generatora, musimy otworzyć, wszystkie generatory musimy załadować, zanim nas morderca tutaj, że tak powiem, zabije. O, już go tam słychać, że sobie chodzi. Czekajcie, bo tutaj widzicie, jest trochę... Wow, tutaj goni, halo, uciekam. Nie. O, jeszcze mnie przyciągnął wędko, kurde, sfokusował się na mnie na samym początku. Spadaj, typie, nie lubię cię. Dalej mnie goni. Tak, dalej mnie goni. Kurde, szybko. Kurde, co... Ej, przez chwilę miałem zbugowane światło. Nie, spadaj, gościu! Kurde, zabił mnie. Także jak widzicie, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Tak samo jak w Dead by Daylight, po prostu morderca zawsze ma takie lepsze fory, bo no, gra jest z reguły pod mordercę zrobiona. Ale dobra, widzicie, jak mnie tutaj wynokował, że tak powiem, dwa razy uderzył, to leżymy sobie tak 20 sekund. W tym czasie ktoś nas może podnieść, uleczyć, jak to w normalnej grze jest. A jeśli tak samo jak teraz nikt mnie nie uleczy, to mają mniejsze szanse na przetrwanie, bo wtedy morderca ich szuka. Także ja tutaj wracam na habik, chodźmy tutaj na kolejne lobby, ja pierdziule. Dobra, swoją drogą, jeżeli tak przez tą chwilę zobaczyliście, jak się gra jako przetrwaniec, to spróbuję tutaj grać jako morderca, trochę to kosztuje, ale zobaczymy, pobawimy się w mordowanie, jak i w... O, udało się być mordercą. Jak widzicie, morderca jest golemem. W porównaniu do osoby, która próbuje przetrwać, widzimy wszystko, tak. Tam, jak widzieliście, miałem cały czas czarno, żeby po prostu nie było mi tutaj, że tak powiem, zbyt prosto. I mamy tutaj czarnego kolesia, który próbuje... Dawaj! I proszę bardzo. Pierwsza osoba wynokowana. Ale cwaniaczek, widzicie? Chciał trollować, żeby go nie było widać. Bo tutaj widzicie, ników nie widać. Tyle, że on nie wie, że morderca widzi wszystko. Tak, no. Takie życie, niestety. Dobra, troszkę tutaj cofa, ale to jest specjalnie, żeby właśnie... no za szybko nie chodzi, w Dead by Daylight ogólnie chodzi się z reguły wolno. Także tutaj coś takiego też zrobili, żeby po prostu cofało, nie? Dobra, okej. Okay. Wcisnąłem shift, mi się poprawiło. Kurczę, nie widzę żadnych ludzi, ja pierdzielę, ale mają teraz fory. O, coś mi śmignęło, czy nie? Czy mi się wydawało? A właśnie, to są jeszcze... O! Szafeczki, do których mogą się chować. I jak to bywa w Dead by Daylight, wtedy ich po prostu... Wow. Nie widać. Tak, dobra, mamy kolejnego. W sumie fajna gra, fajna gra. To mi się spodobało, normalnie. Normalnie gitarkę. Z Hunterem sobie na pewno w to pogramy. Właśnie Hunter wylukał tą minigrę. Patrzcie, jak tam stoi, zobaczył mnie, odpalił latarkę. Nasz tutaj... Przeziomek Steve, także ja sobie idę do niego. Ty mnie nie widzisz? O, ho, ho, ho. Uciekaj, bo Wertes cię goni. Proszę bardzo, leżysz. Leżysz, kumplu. O, wyszedł. Czyli zostały co? Jedna osoba została? What? Coś mnie tutaj nie pasuje. Albo po prostu to trolluje, że ktoś się schowa w szafie, tego nie widać, nie? Też w sumie dobre. Dobra. Szukamy kolejnej osoby. Halo. Moja siekierka chce bić. Tak. Cześć. Jaki speed się odpalił. No to już żegnam. No to już rip. Pyk. Elegancko. Ogólnie jak jesteśmy blisko właśnie przetrwańców, to słychać mnie takie poch. Och, kogoś powstawili. Revived? Kurczę, halo. Proszę mi tak nie wstawać. Mają jeszcze 12 minut, żeby coś ugrać. Nie wiem, ile generatorów jest zrobionych. Szukam tej osoby. Ale coś nie widzę. Co tu jest? Mamy w ogóle... Godzina, mamy mapę. Oho. Tutaj chyba coś się działo. Chodźmy tutaj. Zobaczymy. Aha, tu generator już chodzi. O, wy kurde. Cwaniaczki, nie? Tutaj ludzi pozabijałem.
Kurde, gdzie może ktoś być? Gdzie może ktoś być? Jedna osoba gdzieś mi się... Jest, Steve'ek! To ty wstałeś? O nie, teraz już ci nikt nie pomoże. Nikt ci już teraz nie pomoże. Jesteś już... W klopie. Schowałeś się? Ej, uleczył się jakoś, kurczę. O, nie ogarnął, leżysz. Wow, the killer was worth it. A, wygrałem, tak, killer wygrywa. Zgarnąłem 92 punkty, 2 kile, tylko 2 kile nie było więcej. Okej. Cześć, 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 cześć. Tak, tak, udało mi się u was ubić. Także jak mówiłem, łatwiej gra się tutaj zdecydowanie mordercą. Pokazałem, jak to wygląda. Dobra, dołączam do kolejnego lobby. Tym razem już nie wybieram, tym razem niech randomowo dobierze, kto chce być mordercą. I my spróbujemy uciec. To jak widzicie, no, hardcore, hardcore. Także jeżeli się uda wygrać jako po prostu przetrwaniec, to wtedy naprawdę miodzie. Także otwieramy, znaczy naprawiamy generatory i uciekamy z miasta. To jest cel. Dokładnie tak. Swoją drogą... O, znowu jestem mordercą. Widzicie, nawet nie wybierałem. Okej, skoro tak. To ja się pobawię. Swoją drogą, jeżeli chcecie poglądać Dead by Daylight z oryginału, to was zapraszam na mój główny kanał, bo tam wcześniej już coś tam na jeden odcineczek nagrałem. Ostatnio trochę w to gram na Steamie. Także jest tutaj szansa na kolejne odcinki właśnie z oryginału. Szczególnie, że teraz jest Halloweenowy update, znaczy będzie. Z Freddy Kruegerem. Także no, że tak powiem. Będzie ciekawie. Cooldown. Uciekaj! Uciekaj! Tak. O, lagi bugi zrobią z ciebie. Ługi bugi. O ty kurde. Leżysz. Leżysz! Oho, widziałem tego czarnego gościa. Steve'ek, 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 Steve'ek. I want to kill you. With my axe. My axe is super power. And you are gonna die soon. Wow, uleczył się, miał bandaż. Wait for me. To jest jakiś żart? What the hell? On zniknął. cześć. Siemanko, jestem Vertes, a ty giniesz. What? Cześć, cześć, a ty nie widzisz, jak kucam. To masz przypał. Pyk. Proszę bardzo, pokonany, elegancko. Czy ktoś się tutaj do ciebie skrada, żeby cię postawić na nogi, ewentualnie ktoś coś? Zobaczmy. Zobaczmy, póki co, myślę, że chyba każdy macie gdzieś, każdy woli tutaj przetrwać. Także, powodzenia, ja szukam kolejnych ofiar. Dobra. Gdzie tu ktoś jest? Ja wiem, że tu jesteście. I biegacie, i próbujecie mi uciec. To jest moja miejscowa. Tak. Dlatego, jak was znajdę, to nie ręczę za siebie, cześć. To dobre było sprawdzenie, naprawdę dobre było sprawdzenie. Schował się przede mną, a teraz... Proszę bardzo. Proszę bardzo, takie życie, takie plącza. A tu ktoś się chowa? Nope. Dobra, wykrwawił się na śmierć nasz kumpelek tutaj. Także szukamy kolejnych osób. Szukamy... kogoś... To chciałby się poprzytulać. O, to jest prawie generator zrobiony. O, wy kurde. Mogę go zepsuć jak w grze? Ja nie mogę. Wiecie, jak morderca znajdzie ten generator normalnie w Dead by Daylight? Może go uderzyć i troszeczkę tam go popsuć, nie? Dobra, gdzie wy tu jesteście? Where are you? Wiem, że ktoś jeszcze żyje. Halo. Kurde, pewnie siedzi, naprawia gdzieś te bramy. Znaczy generatory, chcę otworzyć bramę mi. Generator też już jest po części zrobiony. Co tam mówi mapa? Nic nam mapa nie mówi, halo. No, tu nikogo nie ma. Okej.
Chyba jakiś gościu się kampi. Po prostu się skampił i boi się wyjść. Coś mi się tak wydaje. To było co prawda słabe, to wtedy na pewno nie ucieknął. O! O tobie mówiłem. Proszę bardzo. I pokonani wszyscy. Killer znowu wygrał. GG. Dobra. No, jako killer tutaj zdecydowanie. Jak ktoś gra, to inni mają przerąbane, jak widzicie. Nawet gościu stwierdził, a schowam się na całą grę, nie? I co mi to da? Nic mi to nie da. Dobra, wbiłem tutaj. Chcę być survivorem. Tym razem. Nie można być cały czas killerem. To jest za proste wtedy. Znaczy, no, za proste. Wtedy po prostu sobie latam i po prostu robię wyżynkę. A tak to po prostu jakieś, o proszę bardzo. Jakieś można ucieczki tutaj pouprawiać. Okej, okay. Survive the night. Let's go. Come on, let's go. Uciekam, bo tam jest morderca. Słyszeliśmy, tak pong, 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 pong. Wiecie, cały czas z latarką nie chodzę, bo ona się w końcu, tak powiem, zmęczy. A jak się zmęczy... O nie, słyszę go. Słyszę go jeszcze, nie wiem gdzie, ale go słyszę. Oho! To nieźle. Dobra, uciekamy, bo jest tam gdzieś. Kurczę. Szkoda, że po części biegać nie można. O. Co to za dźwięk? Chyba z Minecrafta, dlatego że jest ciemno, nie? Pyk, dobra, mamy generatorek. Troszkę bardziej. O, proszę bardzo, ktoś tutaj upuścił. Lepiej dla mnie. Lepiej dla mnie, idziemy ulepszyć generator. Czy ulepszyć, no naprawić. Oho! Bo mamy tutaj bandaż, jakby coś. Ale bandaż już jakiś tam mam, nie? Uuuu! No, 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 no. Kurde, widzi mnie! Nie! Czekaj! O nie! Wow! Bandaż, healing, szybko! Kurde, już się uparł na mnie, już nie mam szans. Już nie mam szans. Dead by Daylight w tej grze, no niestety, jest o wiele trudniejsze. Ja go ciągle słyszę. Dobra, healuję się troszeczkę. Fort. Aha, tu Steve'ek był. Chyba mu uciekłem, wiecie? Dużo tu osób jest. Generator, proszę bardzo. Pyk! Ulepszony! Przeze mnie! Dobra, jeszcze potrzebuję kilka generatorów zrobić. Będzie moc. Dobra. Bandaż by się przydał kolejny. Dobra. Okej, szukamy skrzynek. Co morderca gdzieś poszedł sobie. Gdzieś tu chodzi. Dobra, idę tutaj. Oho. Zjarałem całą zapalniczkę. Brawo ja. I to nie tutaj ten silnik był. Gdzie był ten silnik? Tutaj. Dobra, generator. Znaczy tutaj to generatory, nie? Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Come on, czemu nikt nie robi oprócz mnie silników? Halo. Mam was kopnąć? W zadek? No ludzie, tak się nie robi. Że się nie robi. Tutaj generator niezrobiony. Ach, kurde. Jeszcze te dźwięki. Oho! No i komuś się padło. Kurczę, to mam prawie co. Fuelkan, tutaj jest. Cześć. Nie, zabrałeś to! No nie! Gościu, już bym miał drugi silnik, a ty to zabrałeś. Oddawaj! Kurde. Jednak ktoś coś robi. Ale są dwa oddzielne silniki. Tak, wiem, że nie poszedłem go ratować. O, nice. Pójdę ulepszyć tamten mój generator. Gdzieś tutaj był. O! Dobra.
Jeszcze z dwa generatory trzeba by zrobić, wiecie? Albo trzy. No trzy. On nie widzi, bo mam czerwono. Lotta! Lola, lola, lola. Uciekamy, 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 uciekamy. Kurde, mnie widzi, mam czerwono przed oczami. Już mnie nie widzi. Nice. O, bandaż. Tak, wiem, że on się gdzieś tutaj kręci. Szkoda, że zupełnie nic nie widzę. Kurczę, to nie ten generator. Szukam tego generatora, który był tak po części zrobiony, wiecie? Ale niestety nie mam, kurde... latarki nawet. Ja pitole, gdzie on był? Generator zrobiony. Mowa mi coś wskazuje, ale kurde... tak niekoniecznie mi ta mapa pomaga. Czekaj, uciekaj, on tam jest. O nie. Wydaje, że to w budynku obok był ten generator, gdzieś tutaj, o w tym. Kurde, wyknokował kogoś. O, to jest paliwko. Czyli tu chodzi jakiś silnik. Czy mi się zdaje? No tu chodzi. Jest jakiś inny gdzieś generator? Kurde, przypał, że tu nic nie widać. Nic a nic. Tak, dwa generatory trzeba naprawić. On wykrwawił się na śmierć. Jeden generator. Kurde, on mnie goni. On mnie goni. Damn it. Kurde, zobaczył mnie. Ja pitole, healing. No nie, on był tak blisko, wiecie co? Korzystam z tego, że wszystko widzę i mu spierdziulam. No i dalej mnie widzi. Nie, nie widzi mnie teraz. Dobra, jeden generator, kurde. Dobra, korzystam z tego, że mam zbugowane światło i widzę wszystko. Nie, 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 kurde. A, bo ja byłem ostatni, zobaczcie, jednego generatora mi zabrakło. O ty. Ja pitole, ale kurczę, było dobrze, jednego generatora brakowało. I by było. Ja pierdziele, tak blisko, nie? Ale spoko, może kiedyś się uda, jak widzicie, naprawdę jest mega trudno tutaj. Z tym mordercą. Za mało widać, zdecydowanie, w Dead by Daylight akurat widać wszystko. Tylko co prawda tam są silniki tak poukrywane, że jak ktoś biega dookoła, to ich nie widzi, nie? Ale no wiecie, jest fajnie tutaj odwzorowane. Także fajna minigierka, na pewno jeszcze tutaj sobie pogram. Także co, na ten moment ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli podoba wam się odcinek, chcecie serię z tej minigierki, takiej fajnej, akurat na Halloween wprowadzonej, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Do następnego, na razie i cześć, hej hej!